Hej, witajcie w kolejnym dniu. Nie ze mną, po prostu w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj 30 stycznia. Także ostatnie podrygi zimy, mam nadzieję, bo zapowiadają bardzo ładny luty. Nie wiem, czy słyszałyście, ale powiedzieli, że będzie taki luty, który będzie udawał marzec, czyli będzie już prawie wiosennie. Hermionka siedzi w oknie, już wypatruje wiosny. Tak, Hermionka? Ona tak lubi siedzieć w takim otwartym oknie, tutaj leżeć sobie i wietrzyć. No ale jeszcze jednak jest troszeczkę za chłodno, tym bardziej, że z tej strony nie mam teraz słońca. Jest godzina 14, właśnie podszykowałam obiad. Pobrałam ziemniaczki, ugotowałam takie marchewki, to są te baby. Ja je potem na masełku delikatnie podsmażam z odrobiną bazylii. Tu sobie naszykowałam już panierkę do kotletów z piersi i tutaj mam pokrojoną pierś z kurczaka i tylko czekam, żeby o drugiej wstawić wszystko, żeby się zaczęło gotować, bo 14:45 Bartek kończy lekcję, potem jedziemy do dentysty. No i taki mój dzień. Chciałam się do Was odezwać, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało z vlogowaniem w tym tygodniu. Akurat dzisiaj mam chwilę czasu, także myślę, że... Co tam patrzysz tak wysoko? Także myślę, że teraz jak zacznę, to może jak przez kilka dni parę takich urywków ponagrywam, to będę Wam miała co wrzucić na kanał na koniec tygodnia, bo to jest różnie z tym vlogowaniem. Jednego dnia jest tak, że jest na to czas, czy nawet ochota, czy siła, a drugiego dnia człowiek, jak pomyśli, że ma wziąć aparat do ręki, to nie robi tego po prostu. No i tak, piękna pogoda, za oknem jest słonecznie, ale tu już z tej strony słońca nie mam, stoję sobie w takim cieniu. Jestem po bardzo długiej i fajnej rozmowie z Olą. Dała mi, jak to Ola, takiego kopa energetycznego do życia, mimo że to jest kilkaset kilometrów dalej, ale czuję tak się dotknięta i poklepana po ramieniu. Bardzo, bardzo to lubię i bardzo to doceniam u Oli, także jak oglądasz, to jeszcze masz buziaczka ode mnie. Idę tam poskładać w pokoju po nagrywkach, bo próbowałam Cię dla Was nagrać filmik, ale okazało się, że mam pełną kartę. Zanim zrzuciłam wszystko z karty, to już było za późno i jak zwykle. Właśnie to jest to nawiązanie, że czasami są takie dni, że chce nam się nagrywać, a jakieś przeciwności losu nam na to po prostu nie pozwalają. Także ja teraz idę do dużego pokoju, będę się trochę krzątać, a potem czekam na moich domowników z obiadem. Wiecie co, ponieważ przez ten nieszczęsny wirus dalej jestem uziemiona w domu. Tak, siedzę właśnie na łóżku, skończyłam robić obiad, czekam na Natalkę, że wróci ze szkoły i wzięłam się za porządki w kosmetykach, bo wrzuciłam Wam wczoraj filmik ten z ulubieńcami, z holem kosmetycznym makijażowym i te kosmetyki wszystkie zaczęłam sobie tam układać właśnie w łazience i zorientowałam się, że uzbierałam 6 pustych opakowań po maku. Po kolorówce z maka i myślę sobie, że przyszedł czas na back to mac. Pokażę Wam, co ja zużyłam, jakie mam te 6 opakowań. One przypuszczam, że pojawiały się w Denkach, ale nie jestem tego pewna, bo ja je wrzucałam tutaj do takiej specjalnej reklamówki. Nie wiem, ile czasu zajęło mi, słuchajcie, zużycie tych produktów, bo produkty z maka, kolorówka, nie wiem, jakieś cienie, pudry, takie rzeczy, to one się w ogóle, rozświetlacze, nie kończą. Ale na przykład zużyłam tą mgiełkę, która była fantastyczna. To jest ta mgiełka z witaminą C, taka rozświetlająca. Ja ją miałam chyba rok. Właściwie nie skończyłam do końca, ale już coś mi się z nim zadziało nieciekawego pod koniec, bo też go miałam bardzo długo. Skończyłam ten podkład MAC Pro Longwear Foundation w odcieniu NC15. To jest bardzo dobry, kryjący podkład, ale on w pewnym momencie, myślę, że zostało go tyle co do tych napisów, ja umyłam tą buteleczkę. On już zmienił konsystencję, już mi się nie podobało. Na pewno już się coś z nim zadziało, że nie mógł być używany dalej. Niemniej jednak to jest bardzo dobry podkład, ale chyba moja cera, która dzisiaj nie wygląda tak, jakby nie miała nic do ukrycia, bo ma wiele do ukrycia, szczególnie moje wory pod oczami. Ktoś do mnie pisze, przepraszam. Ale on bardzo dobrze kryje. Niemniej jednak myślę, że do mojej cery był troszeczkę za mocny, za mocno kryjący, ale jak szukacie dobrego, dobrze kryjącego podkładu, to polecam. Podkładem, który z kolei bardzo był dla mojej cery, to jest ten MAC Face and Body Foundation, uwielbiam go, N1 A13, to był mój kolor, idealnie się stapiał ze skórą, no był po prostu fantastyczny, 50 ml, bardzo chętnie bym go jeszcze kiedyś kupiła. Korektor, który się nigdy nie kończy, nigdy, i on jeszcze tutaj na dole jest, właśnie mi spadł gdzieś na podłogę, potem usięgnę, on się nigdy nie kończy. I właśnie ja uważam, że on już jest przeterminowany, on ma jakąś w ogóle żenującą przydatność
półroczną do spożycia. Gdzie to jest niemożliwe, żeby zużyć taką ilość korektora w pół roku. Tak, pół roku po otwarciu, a ja go na pewno miałam rok. Więc myślę, że czas się z nim rozstać. Bardzo dobry tusz MAC Extended Play Giga Black Lash. To jest fantastyczny tusz, który właśnie daje efekt tak jak ja lubię. Tak jak ja dzisiaj mam jedną warstwą, tylko przeciągnięte rzęsy, po prostu wszystkie są rozdzielone i tyle. Nie daje efektu sztucznych rzęs, ale daje bardzo ładny właśnie taki dzienny, fajny efekt. I to jest taka farbka, to jest taki cień w farbce do powiek. To był taki perłowo-różowy kolor. Bardzo wydajny, bardzo ładny satynowy połysk dawał na powiece, był bardzo trwały, ale też nie byłam go w stanie zużyć i połowę tubki wycisnęłam właśnie dzisiaj do kosza, dlatego że już się po prostu przeterminował. I oczywiście mam problem teraz z kolorem pomadki, bo pójdę do, w Łodzi jest w Douglasie stoisko MAC-a, mam nadzieję, że na stoiskach, bo to nie jest sklep firmowy, tylko jest w Douglasie po prostu stoisko MAC-a, że na stoiskach też jest ta wymiana na pomadki. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, bo ja jeszcze nigdy kosmetyków na tych opakowań na pomadkę nie wymieniałam, także dajcie mi znać, jeżeli macie jakiekolwiek doświadczenie w tym temacie. Bo ja nie mam. I dajcie mi znać, jeżeli macie dla mnie, bo wy często mi piszecie, że na przykład Ola, tobie by było lepiej w jakichś tam takich czy takich kolorach. I ja czasami korzystam z tych waszych poleceń. Ja miałam ochotę na tą pomadkę, wiecie jaką? Planful. Ale myślę, że jednak nie, bo na wiosnę to wolałabym coś takiego trochę różowego, trochę łososiowego, trochę beżowego. Takiego, wiecie... Takiego nieoczywistego, ale jednak bardziej stonowanego. Mam Angel z takich jasnych, ale właśnie nie o taką perłę mi chodzi. Najbardziej to chyba chodziłoby mi o satynowe, czyli z tej serii Satin. Nie matową na pewno. No nie wiem, jak macie jakieś propozycje, albo macie jakieś pomadki właśnie z MAC-a, które bardzo lubicie, takie dzienne, to podeślijcie mi, dobra? Ja sobie popatrzę na swatche właśnie w internecie i jak pójdę, to żebym już miała jakieś swoje plany. Wyglądam tak, jak wyglądam. Bardzo fajnie, cieszę się, że podobał Wam się ostatni vlog. Ten taki, co stanęłam w kuchni i tak sobie z Wami pogadałam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za odbiór. Nie spodziewałam się, że wzbudzę tak żywą dyskusję w komentarzach pod tym filmem, ale bardzo serdecznie naprawdę Wam dziękuję. I nie zrozumcie mnie źle, bo absolutnie nie chodziło mi o to, że jestem zła na osoby, które subskrybują mój kanał i przychodzą tylko wtedy, kiedy jest rozdanie i odchodzą, bo ja sobie zdaję sprawę, że odchodzą też ludzie z innych powodów, czasami po prostu robiąc czystki w subskrypcjach, usuwają osoby, które im w jakiś sposób tam nie przypadły do gustu, czy po prostu nie przedstawiają treści, które ich interesują i ja też sobie to... Oczywiście zdaję z tego sprawę, że nie każdy każdego lubi, nie każdy ma ochotę każdego oglądać, także absolutnie jakby nie chodziło mi o to, ale konkluzję, jaka była przekazana w tym filmiku, bardzo fajnie odebrałyście i ja Wam bardzo serdecznie za odzew dziękuję. Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo tutaj leży książka, którą dzisiaj skończę czytać, Biała Rika. To jest książka, która miała być na odstresowanie, a nie jest. Książka bardzo dziwna, ona właściwie się nie zaczyna, to jest książka opowiedziana przez kobietę, ale z perspektywy wtedy, kiedy była dzieckiem, dochodzi aż do 2000 roku, a zaczyna się w czasach II wojny światowej w obozie koncentracyjnym, gdzie była jej babcia. I to jest taka historia właśnie rodziny, bardzo taka uwikłana właśnie w tematykę wojenną. No, bardzo ciężko się to czyta, bo książka jest napisana tak, nieraz jest napisana takim słowem, w jakim wysławia się 8- czy 12-letnia dziewczynka, potem jest pisana z perspektywy dorosłej kobiety, potem są opisywane wspomnienia tej babci. No jest to taka książka, która tak trzyma i tak ona trochę męczy, trochę się chce ją przestać czytać, ale jednak bardzo wciąga, bardzo dziwna, bardzo wielowątkowa. Zobaczymy, jak ją przeczytam, to powiem Wam coś więcej, ale na pewno każda z Was, która jest zainteresowana tematyką II wojny światowej, Holokaustem albo w ogóle nazistowskimi zbrodniami, to na pewno jest lektura godna polecenia. Także Biała Rika, Magdalena Parys, powieść. Tak, to dzisiaj, na pewno dzisiaj skończę wieczorem to czytać. A teraz idę do kuchni. Ugotowałam dzisiaj barszcz ukraiński. Upiekłam buraki. Ada z kanału Ada Gada podała mi przepis na surówkę jakże trudną z buraka. Ja buraki pieczone, jak ona mi pisała, buraki pieczone, jabłko, oliwa, sól i pieprz. A ja myślałam, że to jest jakoś tam strasznie dużo składników, bo we vlogu u niej widziałam, że
zachwalała jakąś tam surówkę, ja miałam 2 kilo buraków i postanowiłam tą surówkę zrobić i część tych buraków na tą surówkę upiekłam, także Ada, powiem Ci, jak zrobię dzisiaj, napiszę Ci, jak zrobię tą surówkę, to Ci napiszę, czy mi wyszła taka z tych skomplikowanych składników. A z reszty zrobiłam barszcz ukraiński, tylko nie miałam fasolki, więc taki trochę oszukany. Ale moje dzieciaki bardzo lubią, także idę tam kończyć ten barszcz, bo za 20 minut Natalia kończy lekcję, także niedługo powinna być w domu. Potem idę do Bartka, po Bartka będę odrabiała z nim lekcję. No tak jak mówię, ten wirus mnie jeszcze uwięził w domu na jakiś czas, bo już wczoraj miałam jakąś taką fazę, że wydawało mi się, że mi przeszło, a dzisiaj rano niestety okazuje się, że dalej mnie trzyma. Obudziłam się z potwornym bólem głowy, mam wrażenie, jakbym miała zapchane zatoki. Nie wiem, czy to jest jakiś taki wirus wędrujący po całym ciele i taki po prostu dobijający człowieka. Tak siedzę tu w otoczeniu leków. Po sprzątaniu już wysprzątałam wszystko, co mogłam, na dzisiaj ugotowałam tą zupę i stwierdziłam, że na chwilę się z Wami połączę, pogadam, żebym potem mogła z czegoś poskładać vloga. No dobra, także czekam na Wasze podpowiedzi odnośnie pomadki i jeżeli w ogóle brałyście udział w Back to Mac, to dajcie mi znać, jak to u nas wygląda, czy można to zrobić na stoiskach Maca, czy tylko w salonach firmowych, którego w Łodzi chyba nie ma, z tego co wiem, chyba że w manufakturze, nie wiem, posprawdzam i dam Wam znać. Dobra, idę do kuchni. Hej kochani, witajcie w środę, w pięknym dniu, chociaż jest minus 6 stopni, ale dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, także mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie udany dzięki temu słońcu. Oczywiście kotek już jest na blacie, bo jak ja tylko zaczynam się kręcić w kuchni, to nawet jak ta drzemka kocia jest taka mega, że nic ich nie rusza, to jak tylko zaczynam się kręcić w kuchni, to obydwa koty tu przychodzą, bo one zawsze udają, że jeszcze przecież dzisiaj nie jadły śniadania, mimo że jest godzina już 10:30, one na pewno nie jadły śniadania. Mimo że ja jestem od 6:30 rano na nogach i właściwie one pierwsze dostają śniadanie, bo jak ja wchodzę do kuchni wstawiać wodę, to muszę im nałożyć zaraz coś do miseczek. Jestem już po zakupach, rozpakowałam się, zrobiłam sobie kawę, przerzucam się chwilowo na kawę Inkę, kupiłam sobie jakąś Inkę z rozpuszczalną z błonnikiem, bo robię sobie taki detoks, słuchajcie, w tym tygodniu, teraz po tej swojej chorobie, tfu tfu, odpukać, mam nadzieję, że już mi odpuszcza, już do tego nie wracam, bo zawsze jak zaczynam mówić, że jest mi lepiej, to potem mi jest gorzej. Robię sobie taki detoks, mam zamiar w ogóle nie jeść mięsa przez kilka dni, chcę się tak oczyścić, nie piję trzeci dzień dzisiaj, nie piję już kawy czarnej, zwykłej takiej, także przerzucam się na kawę Inkę, bo po prostu chodzi o to, że smak kawy, tak bardzo mi w ciągu dnia brakuje tej filiżanki po prostu kawy, nie herbaty, nie kolejnego napoju, tylko kawy, że stwierdziłam, że przerzucę się chwilowo na tą Inkę, zobaczę, dopiero ją zalałam. Strasznie dawno nie piłam Inki, a takiej rozpuszczalnej to już w ogóle nie pamiętam. Miałam wcześniej taką kiedyś sypaną, którą gotowałam. Za pół godziny muszę wyjść z domu. Dzisiaj jadę do centrum miasta i ja zawsze robię tak, że jak wiem, że mam coś do załatwienia w jednym miejscu, gdzieś tam, na przykład na Piotrkowskiej, to zaraz obczajam sobie w głowie, czy nie mam jeszcze przypadkiem czegoś po drodze, czy nie mogłabym czegoś załatwić, czegoś kupić, czy miałam gdzieś dawno coś w planach zrobić, gdzieś pójść, coś załatwić i jeżeli tak jest, to zawsze staram się w ciągu tego jednego dnia, jak już się ruszam do centrum miasta, to pozałatwiać i tak myślę, że w kilku miejscach dzisiaj się pojawię, także jak mi się naładuje bateria, bo widzę, że już mi mryga, to zabiorę aparat ze sobą i pochodzimy dzisiaj trochę po mieście, pozałatwiamy różne rzeczy, tam gdzie będę mogła, tam Was wezmę ze sobą, a tam gdzie nie, to może chociaż nagram jakieś urywki. I tak, życzę Wam miłego dnia, ja sobie będę teraz piła swoją kawkę, bo mam pół godziny czasu i wiem co zrobię, odpalę po prostu sobie czyjś filmik na YouTubie, bo od 3 dni prawie nic nie oglądam. Na razie. Wyjechaliśmy już z galerii, było bardzo dużo ludzi, mimo tego, że jest godzina dopiero 15, patrzę, czy tam samochód nie parkuje, mimo tego, że jest godzina 15, było bardzo dużo ludzi,
I powiem tak, wymieniłam sobie te puste opakowania, tak jak Wam pokazywałam w poprzedniej części vloga, z puste opakowania, 6 pustych opakowań MAC. Wymieniłam sobie na pomadkę z wykończeniem Cream Sheen Modesty. Mam ją w tej chwili na ustach. Jestem bardzo zadowolona z obsługi w MAC-u. Powiem Wam, że pani była po prostu rewelacja. Jak jej wytłumaczyłam, o jaki mniej więcej chodzi mi odcień, że chcę taką dzienną pomadkę, bardziej beżową niż różową, ale jednak z domieszką różu, wiecie, a to nieraz nie jest takie oczywiste, to właśnie dziewczyna od razu powiedziała, że to jest chyba to, o co mi chodzi, ale ona ładnie pachnie. Także wybrałam mi tą pomadkę i jestem bardzo zadowolona, bo oglądałam też kilka, które miałam zapisane, ale jednak rzeczywiście ta, którą pani mi zasugerowała, bardzo mi się podoba i była naprawdę bardzo kompetentną osobą na swoim miejscu, naprawdę, świetna obsługa i bardzo Wam polecam, panie z właśnie pracujące w Douglasie, w Galerii Łódzkiej na stoisku MAC-a. Naprawdę, przemiła pani. Przepraszam Was, telefon akurat dzwoni. Wyciszymy sobie, później oddzwonię. No, a teraz jesteśmy w centrum miasta. Artur tutaj wyskoczył coś załatwić i jedziemy w poszukiwaniu takiego sklepu hurtowni, który się zajmuje sprzedażą filtrów do oczyszczania powietrza. Chyba filtrów wszelakich, ale ja akurat szukam filtra do oczyszczania powietrza u nas w mieszkaniu z wkładem HEPA. Wiecie, ja mam astmę i mnóstwo różnych innych alergii, zresztą moje dzieciaki też są alergiczne, bardziej Bartek nawet niż Natalka. Ale tak najbardziej to chodzi mi o siebie i o tą swoją astmę. Powiem Wam, że po tych 5 tygodniach nieobecności w domu i w momencie, kiedy nie miałam kontaktu z kotami, rzeczywiście napady astmy mi przeszły, ale ja też jestem na lekach cały czas takich, więc nie wiem, na ile to spowodowały te leki, na ile spowodował to właśnie spowodowała to rozłąka właśnie z kotami, ale jak wróciłam do domu, to bałam się, że to pierwsze spotkanie po 5 tygodniach nieobecności z kotami będzie dla mnie drastyczne, a wcale tak nie było. Ja ani nie zareagowałam jakoś specjalnie mocno. I teraz tak, zaczęłam pokasływać, ale nie wiem, czy to jest ten wirus, który mi się kończy, czy to właśnie zaczyna mi się budzić astma. Ciężko mi stwierdzić. Tak czy siak, taki filtr HEPA bardzo chcę sobie w domu zainstalować. Dobra, jedziemy dalej. Przyjechałam na Piotrkowską, ale strasznie ślisko tu jest na parkingu. Idę do bardzo fajnej księgarni połączonej ze sklepem papierniczym, w której zawsze kupuję to, czego brakuje dzieciakom do szkoły. Także chodźcie ze mną, pokażę Wam gdzie. Dzięki. Nawet mgliście jakoś jest, słuchajcie. Naprawdę, nikogo nie ma na Piotrkowskiej. Zaraz Wam troszkę pokażę. Pokażę Wam mural i tak się zastanawiam, czy macie ochotę na filmik o muralach w Łodzi na kamienicach, bo są naprawdę piękne. Pokażę Wam jeden tutaj, zrobię zbliżenie. Bo Łódź słynie z tych murali, naprawdę jest ich sporo, tylko są porozrzucane, więc jak macie ochotę, to piszcie na dole, nagram dla Was taki filmik. A to jest właśnie ta księgarnia połączona ze sklepem papierniczym, w którym jest po prostu wszystko. Jeszcze nie spotkałam się, żeby tutaj nie było czegoś, czego szukam. Zaraz Wam powiem, jaki tu jest adres. Piotrkowska 149. Idziemy. Okładki w każdym rozmiarze, na każdą książkę już są, to idziemy dalej. Zobaczcie, jakie ładne. Dzieciaczki siedzą na fontannie. Także wiecie, wcale ta Łódź nie jest taka okropna. Jest dużo ciekawych miejsc. Pokażę Wam jeszcze ten słynny off tu przed nami. Wchodzi się w bramę.
można sobie pozwiedzać. Mogę kawałek Wam pokazać. Co prawda trochę się spieszę, ale tutaj jest ładnie, jak jest wieczór, bo są zapalone te wszystkie światełka. Tam się idzie do końca, gdzie jest ta fabryka. I tu można jeszcze przejść z drugiej strony. Tutaj latem tętni życie. Ale na pewno znacie to z różnych filmów u dziewczyn. Tu również jakieś graffiti, to nie jest mural. Dobra, idziemy dalej. Kurczę, jak jest zimno, naprawdę. Zostawiłam czapkę w samochodzie i teraz idę i marznę. A tutaj jest to, co wszyscy kochamy najbardziej. Uwaga, co to jest? ZUS. Niestety plany nam się pozmieniały. Nie pojechaliśmy do sklepu z filtrami, bo mamy tak dużo rzeczy do załatwiania, a są już korki, bo zrobiła się godzina po 16 i niestety nie jesteśmy w stanie się już przebić przez miasto w miejsce docelowe. Jesteśmy na drugim końcu Łodzi. Także chyba się już dzisiaj z Wami pożegnam, bo myślę, że jak dojadę do domu, to będzie już ciemna noc, a jeszcze mam w domu tyle rzeczy do zrobienia, że nie będę miała kiedy się już do Was nawet odezwać, żeby Wam powiedzieć papa chociaż, albo cześć. O, teraz jakie mam dobre oświetlenie. Na dworze już jest szaro, a ja tak ustawiłam fajnie aparat, że jeszcze mi się odbija światło. Także tak, moi drodzy, zakończę chyba tego vloga. Tam kilka dni miałam takich urywków, więc zrzucę to wszystko i się do Was odezwę za kilka dni, żeby coś może Wam ciekawego ponagrywać, jak się będzie coś działo, albo po prostu jak będę miała czas. Czekam pod filmikami cały czas na jakieś Wasze propozycje w komentarzach tematów, jakie chcielibyście na moim kanale mieć poruszane. Pytacie o hole, także jeden hol już się pojawił. Pytacie też o jakichś ulubieńców. W ogóle takie widzę, że więcej filmów z dziedziny kosmetycznej Was interesuje. I takie filmy też na pewno się pojawią, ale przed chwilą nagrałam właśnie duży taki haul z nowościami makijażowymi, także odsyłam Was, zostawię Wam link na dole, jeżeli nie zaglądacie, bo zdaję sobie sprawę, że są fani vlogów i są fani filmów tematycznych, także dla każdego na pewno się coś znajdzie, musicie zaglądać po prostu na mój kanał i patrzeć, co tam ciekawego wrzuciłam. A, i pokazywałam Wam urywki w Zarze, jak byłam. Kupiłam sobie ten szary płaszczyk, który mierzyłam. To jest płaszczyk, który ma metkę handmade i jest uszyty z bawełny i wełny. Bardzo fajny, ciepły, wiosenny płaszczyk, którego dorwałam jeszcze na wyprzedażach. Dziwię się, bo to jest płaszczyk taki typowo wiosenny, a on był na zimowej wyprzedaży. Także bardzo się cieszę. Poszłam zupełnie po co innego, a wyszłam z płaszczykiem. Także czasami takie zakupy na spontanie są lepsze niż jakieś planowane wydatki. Już on tak marzę o tym, żeby, mimo tego, że bardzo lubię swoją zimową kurtkę, jest bardzo ciepła i bardzo mi się dobrze sprawdza, ale już naprawdę marzę o tym, żeby ją zmienić na jakąś lekką zimową właśnie, właśnie nie kurtkę, właśnie jakiś taki płaszczyk, dlatego jak go zobaczyłam dzisiaj, on jest taki luźny, ma duże kieszenie, ma ładny kolor, ma rękaw w taki 7/8, fajny, podobał mi się, to stwierdziłam, że może przywołam nim po prostu wiosnę, jak sobie go kupię. Na razie się z Wami pożegnam, chyba że uda mi się jeszcze powlogować trochę z domu, może coś tam do Was, trzy słowa jeszcze chociaż powiedzieć, to się z Wami połączę, a jeżeli nie, to będę się z Wami żegnać, życzę Wam miłego tygodnia, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, pa, pa.